Liczby i ja. To będzie wspaniały dzień. Książka, liczenie i ja. Co to było? Ernie, ale nie mam czasu, Bert, dużo pracy. Dużo pracy? No ja też mam sporo. Czytam liczby i ja. Ach, gdzie to ja? O tu. Tylko nie to. Ernie. Zaraz wracam, ale, Bert. Ale Ernie, ja... Mógłbyś się zająć czymś spokojniejszym, Ernie? A tak. Ernie, co ty wyprawiasz? To Bert. Start! Witam wszystkich fanów sportu! Fanów sportu? Jestem Ernie i witam was w ESSN, czyli Ernie i same sportowe nowości. Dziś w programie pokażemy wam kilka wspaniałych dyscyplin. Ernie, nie możesz zajmować się sportem w naszym mieszkaniu. Czemu nie, Bert? Ponieważ ja czytam właśnie książkę Liczby i ja. I nie bardzo mogę się skupić, kiedy ty prowadzisz tu ten swój program. To może po prostu dołączysz do mnie i razem go poprowadzimy, Bert. Byłoby wspaniale, prawda? Ale Ernie, sporty są naprawdę fajne. Ja też czasem lubię zaszaleć i postawić sobie pasjansa, ale dziś interesuje mnie tylko matematyka. Wiem, ale dzisiaj wyjątkowo możesz to połączyć z prowadzeniem programu, Bert. A o czym ty mówisz, Ernie? No, czy matematyka to nie taka gra w liczenie? No tak, owszem. Tak? I czy matematyka nie opowiada o kształtach i wzorach? To też prawda, Ernie. Właśnie czytałem rozdział o kształtach i wzorach. Ale jak to się ma do sportu? Więc sport zawiera to wszystko w sobie. Pełno w nim liczb i liczenia i kształtów. Naprawdę? Oczywiście. No śmiało, pomóż mi w prowadzeniu programu. No sam nie wiem. Naprawdę chciałem poczytać książkę. No dobrze, Bert, ale pomyślałem, że polubisz pracę z twoją przyjaciółką Bernice. Bernice? Tak, Bert. Bernice jest dzisiaj naszą specjalną asystentką. Chcesz mnie nabrać? Nie. Ale Bernice, czy to jest prawda? Ale Bernice, czy jesteś pewna? No... Ja tylko mówię, wiem, że lubisz matematykę. Ja też lubię, tak, Bert, tylko... a ponadto, jeśli poprowadzisz program, dostaniesz swoją własną telewizyjną marynarkę. Tak, Bert, tak. O, mogę obejrzeć? O, Milusia. I w ładnym kolorze. Tak, i to twój rozmiar. Co powiesz, Bert, zgadzasz się? Zgadzam się. Tak, świetnie. Przebieraj się, czas zacząć program. Może ci trochę pomogę. Ale co ty robisz? Ernie, uważaj! Już, gotowe. No? Ej, nawet nieźle leży. Uj, krawat w paski. Skąd go wziąłeś? To nieistotne, Bert. Pora zaczynać program. Och, dobra, co mam robić? No, najpierw policzysz piłki. Dobrze, tak, policz piłki. Piłki. Jakie piłki, Ernie? Tu nie ma piłek. Te piłki. A tak, Bert, piłka do golfa. Właśnie za chwilę pokażemy relację z gry w golfa. I w co ja się wpakowałem? Połączmy się z naszym specjalnym wysłannikiem Groverem, który jest na golfowych mistrzostwach Transylwanii. Grover, oddaję ci głos. Mówiłem, Tiger, nie, musisz zrobić większy zamach, tak. Co się stało? Wiem przecież, że na polu golfowym trzeba być cicho. Nie jestem tu pierwszy raz. Mówisz, że jestem? Ale gdzie? Na antenie? A na żywo, tak! A, witajcie! Tutaj wasz śliczny, futrzasty reporter Grover w relacji na żywo, prosto z golfowych mistrzostw świata w Transylwanii. Ja... wybacz, panie fanie golfa. Byłem trochę zbyt głośny, a tutaj trzeba zachowywać się cicho. Wracając do golfa, to jest piłka golfowa, a to jest kij. W golfie chodzi o to, by trafić piłeczkę do golfa, kijem do golfa, prosto do dołka. Masz rację, wybacz, znów mówiłem zbyt głośno. Panie, fanie golfa, będę już ciszej! Obiecuję. A wracając do turnieju, waszemu przystojnemu reporterowi wydaje się... że liczy hrabia jest przy dołku numer 9, a jego piłeczka ugrzęzła w piasku! Mam cię! Tak, skupmy się na hrabim i zobaczmy, czy uda mu się wybić piłeczkę
z piasku. Popatrzmy cichutko na hrabiego, he? Dobrze. Jak już mówiłem, jesteśmy na transylwańskich mistrzostwach gry w golfa i patrzymy, jak liczy hrabia, próbuje wybić piłkę z piasku w stronę 9. dołka. Zobaczmy, ile razy uderzy, zanim uda mu się wybić piłeczkę. 1. To pierwsze uderzenie, w którym nie udało mi się wybić piłeczki z piasku. 2. To drugie uderzenie, w którym nie udało mi się wybić piłeczki z piasku. 3. To trzecie uderzenie, w którym nie udało mi się wybić piłeczki z piasku. 4. To czwarte. 5. To piąte. 6. To szóste. 7. 8 uderzeń. 9. Gdzie jest piłeczka? Och, tutaj jest. Ha, ha. 9. Aż 9 uderzeń, by wybić piłeczkę do golfa z piasku. Ha, ha, ha. Ja kocham tę grę. No i sami widzieliście, jak było? Potrzebował 9 uderzeń, by wybić piłeczkę. Nie, nie 2 uderzenia, 9! Przepraszam cię, Grover. Powinienem uprzedzić, że w golfie, gdy piłeczka leci w kierunku ludzi, to krzyczy się for. Ale ja mam dziś pecha. Miałeś rację. W golfie jest naprawdę bardzo dużo liczenia. A skoro o tym wspomniałeś, Bert, powiedz, ile mamy już piłek w naszym programie? O, tak. Cóż, Ernie, mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 piłek! 10 piłek! 10! Na razie 10! Na... Co to znaczy na razie? O, bo nie policzyłeś jeszcze innych. Ale których? Tych! Podczas gdy Bert będzie liczył resztę naszych piłek, my połączymy się z naszą reporterką Pysią, która opowie nam o... Ej, Bert, możesz mi rzucić piłkę nożną? O, piłka. Dzięki, Bert. Witam fanów sportu! Mówi dla was Pysia Mądrysia z ESSN. A dzisiaj opowiem wam o piłce... nożnej. Tak, futbol. W piłkę nożną gra się nogami, kopiąc piłkę po całym boisku. Można także uderzać głową, czyli główkować, jeśli leci w górze. I zapamiętajcie, że nigdy, przenigdy nie wolno dotykać piłki ręką. Przewinienie, Pysi Mądrysi! Co? Nie łap piłki w ręce! Ale panie sędzio, ja wiem, ja przecież wiem! Ja tylko tłumaczyłam, jak się w to gra. Przecież ja wcale nie grałam! Więc, jak mówiłam, w tym sporcie należy trafić w bramkę przeciwników piłką. Przewinienie, Pysi Mądrysi, znowu! Nadal łapiesz piłkę w ręce! Dobrze! Bez rąk! O, doprawdy! Oddaję ci głos, Ernie! Dziękuję, Pysiu. A teraz zobaczmy, jak piłkarz odbije piłkę 5 razy, nie używając do tego rąk. Zapraszam na materiał filmowy! Zawsze chciałem to powiedzieć. 1, 2, 3, 4, 5. No, pięknie! Odbił piłkę 5 razy. O, zaczekaj, aż zobaczysz, co jeszcze potrafią ci piłkarze. Matematyka to także kierunki, jak góra i dół, albo nad i pod, Bernice tak powiedziała. Ale Ernie, co to ma wspólnego z piłką? Obejrzyjmy lepiej materiał filmowy. A. W górę i w dół. W górę i w dół.
Gol! W górę i w dół. Pięknie. Tak, Bert, pięknie. Matematyka to także kierunki jak w przód i w tył lub w górę i w dół. Reporterka Pysia i gimnastyczka Dominique Dose zaraz nam to wszystko wyjaśnią. Jedną chwilkę, czy Pysia nie była na boisku? Tak, Bert, ale Bernice przydzieliła jej kolejne zadanie. Bernice naprawdę świetnie zna się na sporcie. Uważa, że jest super. Słyszysz? Nie, słuchaj, Ernie. Bernice mówi ku. Ptaki mówią ku, nie super. Może znasz się na sporcie, ale na gołębiach znam się ja. Dobrze, Bert, jak tam sobie chcesz. Hej, Bernice, zobaczmy, co u Pysi Mądrysi i Dominique Dose. Super. Chwileczkę, ona powiedziała super? Tak. Mówi do was Pysia, ponownie i na żywo, dla kanału sportowego Erniego. Jestem tu razem z gimnastyczką Dominique Dose, która zaprezentuje układ i pokaże nam w przód i w tył, i w górę, i w dół. Niezwykłe. Popatrzmy. To jest raczej wolna część. Tak, jest dość wolna. Dobrze. O, to było szybkie. Tak, bardzo szybkie. I znów bardzo szybko. Teraz? O, rusza do przodu. No! A teraz? W tył! I ponownie w tył, cały czas w tył. Niezwykłe. W dół i w górę. Dzięki, Dominique, to było świetne! Niektórzy gimnastycy używają obręczy, wstążki albo piłki takiej jak ta podczas swoich występów. To jest właśnie gimnastyka artystyczna! Przewinienie, Pysi Mądrysi! Ale... ciągle łapiesz piłkę w ręce! Ale ja wcale nie gram w futbol! Mówię teraz o gimnastyce! O! Do tego faktycznie potrzebne są ręce! Dobrze pokazałaś! W gimnastyce też się czasem przewracają! Doprawdy! Tak, obejrzyjmy, jak ćwiczą dzieci. W górę i w dół, i w przód i w tył. Na lekcji w szkole. I używają rąk! Chyba muszę przerwać nadawanie. A gimnastyka zabawna jest, bo biegasz, skaczesz, przewracasz się. Na drzewie siedzi cały dzień ptaszek, który jak się głośno ćwierka wie. Wszystkie inne ptaki, proszę wierzcie mi, lubią słuchać tego jego ćwir, ćwir, ćwir. Śpiewaj ptaszku, ćwir, ćwir, ćwir. Śpiewaj ptaszku, ćwir, ćwir, ćwir. Śpiewaj głośno, co potrafisz, pokaż wszystkim dziś. Czy jesteś duży, czyś mały jest? Tu dla każdego coś znajdzie się. Ćwiczenia to przecież ważna rzecz. Dodają siły i zdrowia też. Jeden mały kruczek, który był tam też, pokazał mu, że taniec także fajny jest. Zaczęli pląsać razem powolutku, tak. Po chwili razem z nimi tańczył każdy ptak. Na drzewie siedzi cały dzień ptaszek, który jak się głośno ćwierka wie. Wszystkie inne ptaki, proszę wierzcie mi, lubią słuchać tego jego ćwir, ćwir, ćwir. Śpiewaj ptaszku, ćwir, ćwir, ćwir. Śpiewaj ptaszku, ćwir, ćwir, ćwir. Śpiewaj głośno, co potrafisz, pokaż wszystkim dziś. Więc skacz i biegaj i przewroty ćwicz. Od ruchu lepszego nie ma nic. Witamy ponownie w programie. Ernie, od oglądania tych dzieci kręci mi się w głowie. Czy to już koniec? Jeszcze nie, Bert. Bernice poinformowała mnie o wyścigu rowerowym, którego trasa wiedzie w górę i w dół przez mosty i tunele. To wyścig spodniarski. Ernie, spodniarski? Chciałeś powiedzieć kolarski. Nie, Bert, spodniarski. Nie tylko jedziesz na rowerze, ale masz śmieszne spodnie.
Tak czy inaczej, jazda na rowerze może być wspaniałym ćwiczeniem. Dla niektórych to jest sport, ale inni jeżdżą dla przyjemności. Więc za chwilę połączymy się z Elmo, który jest w parku i razem z tatą uczy się jeździć na swoim nowym rowerze. Elmo chce już pojeździć na rowerku, tato. Tak, wiem, ale będę cię obserwował i pilnował. Dobrze, tato. Tylko nie jedź szybko, a dokąd pojedziesz? No cóż, Elmo uczy jeździć się. Aha. Którą drogę wybrać wie. Tak, lecz kask na głowie musi mieć. Bo Elmo jedzie! Kamyk, trawa, drzewo też. U, pszczoła, szczekający pies. Elmo wszystko poznać chce. Gdy Elmo jedzie, Elmo jedzie. Jedzie poprzez park, jedzie poprzez park, jedzie poprzez... Elmo jedzie. Elmo jedzie dziś przez park. Pedałuje, skręca też. Elmo bardzo cieszy się. Na przejażdżkę piękny dzień, więc Elmo jedzie. Dzieci dużo jeździ tu. Wśród wiewiórek, ptaków, psów. Świat się do nas śmieje znów, gdy Elmo jedzie. Elmo jedzie. Jedzie poprzez park, jedzie poprzez park, jedzie poprzez... Elmo jedzie. Elmo jedzie dziś przez park. Hej, Elmo! Kiedy słyszysz dzwonek ten, Elmo jedzie, odsuń się. Jak to robić, dobrze wie. Elmo jedzie. Niech nie zajdzie słońce dziś. Z przyjaciółmi jest tu dobrze ci. Aha, dzięki tato, bo to ty zabrałeś tu Elmo dziś. Och, niczego nie zrobiłem, śmiało, synu. Dobrze. Obserwuję cię uważnie. Dzięki, Elmo. Później Elmo pojawi się w naszym sportowym studiu osobiście jako gość specjalny. Ernie, spójrz tylko, co zrobiłem z tymi piłkami. O! Tak, tak. Nie tylko je wszystkie policzyłem, a jest ich razem 35, ale co więcej, ja te różne piłki poukładałem. Sfery w trzech rodzajach. Sfery? To zabawne słowo, Bert. Sfera. Powtórzycie to? Sfera. Sfery są całe okrągłe i nie mają brzegów. Tak czy siak, podzieliłem je na trzy rodzaje. Więc małe piłeczki. Sfery. Piłki w średnim rozmiarze. Sfery. I te duże piłki. Sfery. Małe, średnie i duże. To dopiero matematyka. Miałeś rację, w sporcie jest tyle matematyki. Bardzo dobrze, Bert, ale zapomniałeś o piłce. Gdzie? Gdzie? A, tutaj. Zobaczmy, piłka nożna, więc powinna leżeć tutaj razem z dużymi. A co ty tu robisz? Ręka! Nie można dotykać jej ręką. To rzut wolny! Co? Nie martw się, Bert. To chyba będzie dobry moment, żeby pokazać ci koszykówkę. Hej, Bernice, piłka do koszykówki! Koszykówka? Dzięki, Bernice. Dobrze się bawisz? Znakomicie, Ernie. Dziękuję, Bert. Połączmy się z growerem, który spotkał się z koszykarzem Vince'em Carterem. Witajcie! To ja, wasz niebieski przyjaciel. Jestem tu z dobrym znajomym Vince'em Carterem. Witam. Poprosiłem Vince'a o pomoc w pokazaniu wam różnicy między niskim a wysokim. Zaczekaj, myślałem, że będziemy grać w koszykówkę. O tak, zaraz. Ale skoro tu jesteś, to kto lepiej od zawodowego koszykarza pokaże niskiego i wysokiego, he? No, dobrze, niech będzie. Dobrze, to pokaż niskiego, a ja wysokiego. Uwaga! Chyba rosnę! Co ty robisz? To jest bez sensu. I co my teraz zrobimy? A może ja będę wysoki, a ty niski? Co?
masz rację. A, już, pokazuj. No. Dobrze. Oto wysoki. A oto niski. Razem z Vince'em pokazaliśmy niskiego i wysokiego. W porządku. Zagrajmy. Wybacz, Grover. Może będziemy rzucać na zmianę. Co myślisz? Jasne, na zmianę. Dobra. Tylko gdzie jest kosz? O! Dziękujemy Vince'owi Carterowi i Groverowi, czyli wysokiemu i niskiemu. I dziękujemy jaskiniowcom, którzy pokazali nam, jak rzucać do kosza. Wiesz co, Ernie? Przeczytałem w książce, że rozmiary to też matematyka. O, masz rację, Bert. Matematyka i sport idą w parze, jak galaretka i dropsy, albo jajka na szynce, albo rock'n'roll. O, jak spinacze i dobra zabawa. Tak, jak Ernie i Bert. O tak, jak Ernie i Bert. Co mówisz, Bernice? O, Bernice przypomina nam o programie. O, racja, to oznacza, że musimy się przenieść do hrabiego na wyścigi Transylwania 300. Hrabia umie jeździć? Witamy na wyścigu Transylwania 300. Samochód, który prowadzi hrabia, liczy hrabia, ma problem z oponami. Musi zjechać na pobocze i je zmienić. Zmieńcie koła! Zmieńcie koła! Zmieńcie koła, tak! Dawaj koła! Dawaj koła! Już idę! Tutaj jest jakieś koło! Tak! I razem! Dobra, uważaj, uważaj! Jedziemy! Tak, tak! Odsuń się! Tak, szybko, szybko! Tak! Ojej, pomijają mnie inne samochody! Drugie koło, tak! Jeden! Dwa! Trzy! Cztery! Pięć! Sześć! Siedem! Osiem aut! Dziewięć! Dziesięć! Jedenaście! Dwanaście! Trzynaście! Czternaście! Piętnaście! Szesnaście! Siedemnaście! Osiemnaście! Dziewiętnaście! Dwadzieścia aut! Koła gotowe? Możesz jechać! Bo cię wyprzedzą! Jeszcze wlejcie benzyny! Szybko! Do pełna! Szybko, szybko! Benzyna! Szybko, dawaj! 21! 22! 23! 24! 25! 26! 27! 28! 29! 30! Jest! Ruszaj w trasę! Jest! Ruszaj! Sprawdźcie olej! Sprawdźcie olej! Szybko! Razem! Maska! Raz, dwa! Dobra, robi się! Pięknie! Tak! Pięknie! 31, 32, 33, 34, 35. Jest olej! Wracaj na trasę, hrabio, bo inaczej nie wygrasz! Mój chłopcze, zwycięstwo to nie wszystko. Liczenie to jest wszystko. Wymyjcie auto. Ach, niech inni zzielenieją z zazdrości. 36, 37, a teraz jedzie 38, 39 i 40 aut. Kocham wyścigi. Cóż, hrabia nie wygrał, ale świetnie się bawił licząc. O, Ernie, Bert, jesteście? O, tak. Chodź śmiało, zapraszamy. Panie i panowie, a oto i nasz wyjątkowy gość, Elmo. Cześć, Elmo. Co słychać? Witajcie. Tak, fajnie, że jesteś. Dziękuję, że zaprosiłeś Elmo do tego programu. Powiedz, no, Elmo, lubisz sport? O, tak, Bert. Elmo lubi różne dyscypliny. Tak, Bert, dlatego Elmo tu przyszedł. Opowie nam o swoich 10 wyczynach sportowych. Tak, Elmo będzie liczył od końca. Tak. O, chcesz zapowiedzieć swój film? Elmo może? Tak. Och, dobrze. Materiał filmowy. Dobrze, spójrz tutaj. Gdzie tu? Obróć się z tyłu. No. Super. Numer 10. Elmo jedzie na rowerze. Numer 9. Elmo gra w ping-ponga. Numer 8.
Elmo będzie biegał. Numer 7. Elmo gra w kręgle. Elmo trafił, bo on bardzo dużo ćwiczy. Numer 6. Elmo gra w golfa. Four! Numer 5. Elmo gra w baseball. Numer 4. Elmo odbija piłkę. A! Numer 3. Elmo gra w tenisa. Ha! Ojej. Numer 2. Elmo jeździ na łyżwach. Całkiem nieźle, co? No i numer 1. Elmo bawi się z Zoe i z misiem. Zabawa, mnie też się to najbardziej podobało. O, dzięki Bert, oj, dzięki Ernie. Teraz Elmo musi iść do swojej przyjaciółki. O, będziemy się bawić w udawanie gry w tenisa. O, tenis, to jest sport. Tak. Do zobaczenia za chwilę. Dobrze, na razie, pa. Pa. Na razie. A teraz przenieśmy się do naszego specjalnego reportera Murka, który jest na meczu bejsbola. Witam, jestem Murek z ulicy Sezamkowej, a dziś na tym stadionie poszukuję różnych kształtów. Ciekawe, gdzie tutaj można znaleźć jakieś kształty? Popatrzmy. Chwileczkę, znalazłem. Spójrzcie, cały ten stadion ma przecież kształt diamentu. Wiedzieliście, że na diament można także powiedzieć rąb? No proszę. Dobrze, poszukajmy teraz innych kształtów. Damy! Dalej rzucaj do mnie! Spójrzcie, to kształt. To jest kula. Jest miła i okrągła tak dookoła. Super. Mam ją. Spójrzcie, to przecież trójkąt. Ma raz, dwa, trzy boki i raz, dwa, trzy kąty. Dziękuję panu. Tak. O, widzę kolejny kształt. Dziękuję. Jesteś wyautowany! Spójrzcie, ta baza ma raz, dwa, trzy, cztery boki i każdy jest równy. Wiecie, jaki to kształt? Tak jest, to kwadrat. Jesteś ślepy. O, przepraszam. Ta baza ma jeden, dwa, trzy, cztery, pięć boków. To jest pięciobok. Hej! A tu kolejny kształt. Jej! Kubek ma spód w kształcie okręgu. Dziękuję panu. Jest! Ha, kolejny kształt. Widzicie go? Chodźmy! Spójrzcie, tablica wyników ma jeden, dwa, trzy, cztery boki. Ale dwa z nich są dłuższe niż pozostałe dwa. Więc to jest prostokąt. Jej! Widzieliśmy już rąb, koło, trójkąt, kwadrat, pięciobok, okrąg i prostokąt. To strasznie dużo kształtów! Hej, gdzie jest tablica wyników? Skąd mam znać wynik, gdy nie ma tablicy? Tutaj. A, tutaj jest. 3-3. Bardzo dziękuję. Proszę. Gramy! Jej, muszę stąd znikać. Jesteś tam, Ernie? Kto by przypuszczał, że tam będzie tyle kształtów? Jeśli kochasz grę w baseball, wiem, ale pokochasz to, co wydarzy się tutaj za chwilę. A to fragment każdego takiego meczu. Ale o czym ty mówisz? Mówię o tym, że w trakcie siódmej części meczu robi się zawsze przerwę na ćwiczenia w przerwie meczu. Ćwiczenia w przerwie meczu? A co to? Rób to, co ja, przyjacielu, bo to nie tylko dobre ćwiczenie, ale to także matematyka. Możecie ćwiczyć z nami, więc wstańcie i róbcie to, co my. Włącz muzykę, Bernice. Ruszaj się, Bert. Za chwilę powiem, co będziemy robić. Będziemy unosić ręce do góry. I będziemy liczyć, ile razy je podniesiemy. Jesteś gotów, Bert? Nie bardzo. Dobra, zaczynamy. I w górę to raz. W górę raz. I w górę to dwa. Dwa. W górę trzy. Chyba pękły mi spodnie. I w górę cztery. Cztery. Bardzo dobrze.
I jeszcze raz to 5. Może już wystarczy. Tak, jeszcze raz to 6. 6. Dobrze, Bert? I w górę. 7. Gratuluję wszystkim. Naprawdę świetnie ćwiczycie. I jak się czujesz? Ojej, rozciągnięty, tak? Luźny. Tak. Wspaniale, wspaniale. Wspaniale, a wiesz co jeszcze? Podczas tej przerwy na ćwiczenia grają bardzo różne piosenki. Czyżby? Na przykład piosenka o liczeniu, Bernie. Liczenie? Matematyka. Na przerwę już czas, bo dość długo trwa ten mecz. I razem z Elmo porozciągaj teraz się. Więc podnieś się i rozciągnij ciało swe. I udaj, że uderzasz piłkę tam, gdzie chcesz. I falę zrób. I raz. I dwa. I trzy. Cztery też. Stań i z nami, porozciągaj się. I 5, i 6, i 7, siebie. Stań i z nami, porozciągaj się. Też. Ręce w górę wznieś, jak robimy to my. Bo gdzieś piłka leci tam, a złapać musisz ty ją. Widzę ją, widzę. Uderz kijem ją i pokaż, na co cię stać. Leć, piłko, piłko, leć. Niech wszyscy wiedzą, że także umiesz grać. I falę zrób. I raz. I dwa. I trzy. Cztery też. Stań i z nami, porozciągaj się. I 5, i 6, i 7, siebie. Stań i z nami, porozciągaj się. To porozciągaj się. Dalej. Stań i z nami, porozciągaj się. Witajcie, już czas na... Bert, tutaj... Wywiad! W tej części programu dowiemy się więcej na temat piłki, rozmawiając z tą piłką. Że co? Tak jest. Z kim będziemy dziś rozmawiać, redaktorze Bert? Skąd mam wiedzieć? Tutaj. Gościem jest Lord Harry. Piłka do tenisa. Tak. Witam, chłopcy! Tak, witamy. Proszę nam opowiedzieć coś o tenisie. Złociutki, tenis to gra wymyślona bardzo dawno temu w kraju nazywanym Anglią. Gra w nią dwóch zawodników lub dwie pary zawodników. O, świetnie. A jak się w to gra? To jest zabawa. Gracze używają specjalnych rakiet, by przebijać do siebie piłkę nad siatką. Może czegoś takiego? Tak, to jest rakieta. No, ale jak to jest zostać uderzonym rakietą? To duży wstrząs. I chociaż w tenisa nie gra się w kosmosie, to czasem dostaje się rakietą. Rakieta, to śmieszne. Jej, ten cały tenis jest dość zabawny. Tak, i to uderzająco. Już. Dziękuję. Bardzo. No, a jest w tenisie jakaś matematyka? Oczywiście, złotko. Liczy się punkty. 15, 30 i 40. Ach, tak, więc te liczby podają wynik. Tak jest, złotko. Ja mam pytanie. Co najbardziej lubi pan w byciu piłką tenisową? W zasadzie to lubię to uderzanie w górę i w dół. Góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół. To matematyka. Ona opisuje kierunki jak na przykład góra i dół. To dobra zabawa. Góra, dół, góra, dół, góra, dół. Dalej, Bert. Góra, dół, góra, dół. Wszyscy skaczą w górę i w dół. Góra, dół, góra, dół, góra, dół. No dobrze, tak.
tak, tak. Góra, dół, góra, dół. Góra, dół. Dobra, wystarczy. Dziękujemy, Lordzie Harry, za ten wspaniały wywiad. Ależ proszę, złociutcy, muszę lecieć na mecz finałowy. Uderzcie mnie. Dobrze. Hop. Dziękuję. Pa. W sporcie używa się naprawdę różnych piłek. Piłka to fajna rzecz. Patrz uważnie na piłkę. Piłka to nie zmyłka. Toczy ją tu, aha, toczy ją tam, o tak. Gra w kręgle. Aha! Toczy ją wszędzie tam, gdzie chcesz. Popatrz sam. Biegnij do niej. Hej, leży tam! Kop, 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 kopnij ją! Popatrzcie, jak gram. Piłka! Football! Piłka! To nie zmyłka! Piłka! Ping pong! Piłka! Piłka! Gdy nie udaje się, proszę cię, próbuj dalej! I na piłkę wciąż patrz! I na piłkę wciąż patrz! I na piłkę wciąż patrz, to się uda! O tak! Hej! Piłka! Tenis! Piłka! Koszykówka! Piłka! Baseball! Piłka! Piłka! Każdy wie, że piłka to jest to! A teraz połączmy się z Elmo, który za chwilę zagra wyjątkowy mecz tenisa z przyjaciółką Wenus. Cześć, to przyjaciółka Elmo Wenus. Cześć, Elmo. O, cześć, Wenus. Co słychać? Ona naprawdę świetnie gra. O, i Elmo za chwilę trochę z nią pogra. Elmo się cieszy! Hehej! Więc jesteś gotowy? Tak. Elmo przyniósł nawet rakietę. O, ja też. A masz może piłkę? O, Elmo i Wenus nie potrzebują jej. Potrzebujemy, Elmo. Tak się gra. Rakietą uderzasz, piłkę. O, ale Wenus, Elmo nie chce grać tak naprawdę. Nie chcesz? Nie! Elmo chce tylko udawać, że gra. Ale Elmo, nie wiem, czy umiem udawać. Nigdy wcześniej tego nie robiłam. Ale Elmo wszystko ci pokaże. Dobrze, tak? Uważaj. Dobrze. Ty pójdź sobie tam, już? A Elmo zostanie tutaj. Dobra. Dobrze? Leci udawana piłka. Dobrze, jestem gotowa. O, niestety! Wenus nie trafiła. Nie trafiła? Ale nie martw się, nie martw się. Dobrze. Nie martw się, Wenus, już leci kolejna. Dobrze? Dobrze. A, Wenus znów nie trafiła. Elmo słyszał, że Wenus była mistrzynią. Ale Elmo, jestem. Jeszcze raz. Pamiętaj. Patrz na piłkę. Dobrze. Powtórz to z Elmo. Dobrze, patrz, patrz na piłkę. Patrz na piłkę. Patrz na piłkę. Dobrze, to gramy. Ha. O, nie ma. Nie ma. Nie trafiłaś! Nie ma! Pudło! Pudło! Nie ma! 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 Elmo, na pewno nie trafiłam? Elmo jest pewien! Ani trochę! Może Elmo da Wenus jakieś porady? Będziesz mi udzielał porad? No, jeśli Wenus nie chce grać lepiej. Elmo, ja tylko... Dobrze! Zagraj do Elmo! Dobrze. Śmiało! No. Tam jest piłka! O! Elmo widzi? O! O! Odbiła się od ściany? O! A teraz poleciała na dach! O! O! Elmo złapie! Elmo złapie! Elmo złapie! Tak! Elmo trafił! Widzisz? Dobrze, chyba rozumiem, tak myślę. Dobrze. Zagraj teraz do mnie. Dobrze. A. Dobrze, leci. A! A! Leci. O, nie, nie, odbiła się w górę. A nie! A. Tutaj! Wróciła na kort. Chwileczkę, chwilę, na dachu. Na twojej głowie. Odbiła się od twojej głowy. To było zabawne. Wenus zagrała jak mistrzyni. Dzięki, Elmo. Tak, i być może kiedyś Wenus będzie grać jak Elmo. Tak myślisz? Elmo tak myśli. Oby. Dziękujemy, Elmo i Wenus, za piękny pokaz gry w udawanego tenisa.
Cóż, Bert, czas kończyć nasz program i pożegnać się ze wspaniałymi widzami. Pożegnać? Pa, pa, pa. Ale przecież dopiero co zaczęliśmy grać i wszystko liczyć. Tak, i polubiłeś ten cały sport, Bert. Rozumiesz sport? Ale program dobiegł końca. A ja się tak dobrze bawiłem. Ale przecież jutro też będzie program, tak? No tak, Ernie, ty i ja, nasz program. Właśnie o tym musimy porozmawiać, Bert. Przyszły wyniki oglądalności i nasi widzowie chcą, żeby program prowadził ze mną ktoś inny. Ktoś inny? Tak. Przecież nikogo nie ma. Oglądajcie nas na kanale sportowym, a moim nowym partnerem będzie Bernice. Bernice? Gołąb, który potrafił nauczyć mnie matematyki. Nie, Ernie, to biurko będzie pasowało. Bardzo dobrze. Pa, pa. Nie, Ernie, przyniosę własne krzesło. Popracuję nad stylem. Tak, tak. Chcecie gołębia? Znam świetny gołębi taniec. Tak, tak. I założę pióra. Mogę kukać. Ku, ku, ku. Mogę chociaż zatrzymać kurtkę? Na przerwę już czas, bo dość długo trwa ten mecz. Wstań i razem z Elmo porozciągaj teraz się. Więc podnieś się i rozciągnij ciało swe. I udaj, że uderzasz piłkę tam, gdzie chcesz. I wcale zrób! I raz! I dwa! I trzy! Cztery też! Wstań i z nami porozciągaj się. I pięć! I sześć! I siedem! Siebie! Wstań i z nami porozciągaj się! Opracowanie wersji polskiej na zlecenie Mini Start International Polska. Reżyseria Paweł Galia. Dialogi polskie Jakub Usiński. Dźwięki, montaż Jerzy Wierciński. Kierownictwo produkcji Dorota Nyczek. Wystąpili Bert Mieczysław Morański, Ernie Janusz Wituch, Elmo Tomasz Bednarek, Grover Janusz Zaduda, Liczy Hrabia Jarosław Domin, Pysia Beata Wyrąbkiewicz. W pozostałych rolach Agnieszka Kunikowska, Waldemar Barwiński, Artur Pontek, Sławomir Pacek, Tomasz Borkowski, Robert Tondera, Wojciech Paszkowski, Tomasz Steciuk. Piosenki zaśpiewali Tomasz Steciuk, Wojciech Paszkowski, Monika Wierzbicka, Zuzanna Galia i Olga Zaremba. Wstań i z nami porozciągaj się. I pięć, i sześć, i siedem, siebie. Wstań i z nami porozciągaj się. To porozciągaj się. Dalej. Wstań i z nami porozciągaj.